Witam Was, moi kochani, w kanale Żyj Każdą Chwilą. Powiem Wam szczerze, że stęskniłam się za Wami i postanowiłam nagrać taki filmik o tym, co było rok temu, a było bardzo nieciekawie. U mnie już jest godzina 22:30, chłopaki już śpią, wszyscy pomęczeni. Jutro jedziemy, wyruszamy w podróż do Brodsters w hrabstwie, dokładnie Kent. Tyle wiem. Wiem, że tam jest latarnia. Są piękne plaże, może nie tak jak w Cornwallii. Natomiast plaże są przepiękne i co najważniejsze jest morze i piasek, a nie kamienista plaża. Natomiast dzisiaj nie będę o tym opowiadała. Będę opowiadała o tym, co przeżyłam rok temu. Wiecie, co to jest? Teraz to już jest taki łatwy temat, natomiast było naprawdę bardzo trudno. Nie wiem, czy pamiętacie te momenty koronawirusa, jak to się wszystko zaczęło. Ja z początku, powiem Wam szczerze, nie wierzyłam tak za bardzo w to. Raczej myślałam, że to jest taki pic na wodę, dokładnie. Że wymyślili to Rockefellersi, którzy, jakby Wam tam powiedzieć, no zrobili taki plan usunięcia, zmniejszenia populacji, dokładnie. Bo o to chodzi w tych czasach, żeby nie leczyć ludzi. I w zeszłym roku dopadł mnie właśnie koronawirus. Pamiętam, jak była teściowa u nas i zabrała tylko mojego młodszego synka Damianka, który ma teraz 6 lat, do Polski. I pamiętam, jak mówiłam do niej, że przyjadę po niego gdzieś za 2-3 tygodnie. Po prostu pojechał sobie na wakacje. Krzysiu został, bo chodził już tutaj do szkoły. No i pewnego dnia po prostu wrócił mąż z pracy, szczerze powiedzieć, kaszlał, dosyć mocno kaszlał, miał problemy z oddychaniem, to było najtrudniejsze. Miał całe tutaj zatkane, zapchane, on po prostu nie mógł oddychać i miał bardzo dziwny kaszel. I tak przez 4 dni był odizolowany, spał w innym pokoju, bo było naprawdę poważnie. Ale dał radę, po 4 dniach jemu przeszło, oprócz tego kaszlu, oprócz tego, że po prostu tu nie mógł oddychać, miał zapchane, myśleliśmy, że no, to będą zatoki. Po czym później tutaj właśnie mąż powiedział, że już 3 osoby w pracy miały koronawirusa. No i tak sobie pomyślałam, wiesz co, wydaje mi się, że ty złapałeś też tego koronawirusa. I powiem Wam szczerze, że u mnie to było tak, dokładnie w zeszłym roku, w marcu. Obudziłam się i dziwnie się czułam. Czułam się taka słaba, bolały mnie mięśnie, kości, stawy. Dziwnie się czułam, nigdy się tak dziwnie nie czułam, nawet jak byłam przeziębiona, bolała mnie kłowa. No dobrze, na drugi dzień w nocy obudził mnie kaszel. Taki dziwny był ten kaszel, bolały mnie tutaj z tyłu płuca, prawe i lewe. Takie to było uczucie, po prostu czułam, jakby mnie bolały płuca. Nie wiem w sumie, czy płuca mogą boleć, ale bolało mnie. I to strasznie podczas właśnie kaszlu. I wiecie co, każde, powiem Wam szczerze, kolejne dni były coraz gorsze. Doszło do najgorszego. Uważam, że to było najgorsze i najcięższe dla mnie. Ja nie mogłam po prostu oddychać. Nie mogłam. Czułam, że tu mam po prostu wszystko zablokowane. Wszystko. Wszystko zablokowane. Do tego miałam jeszcze ten kaszel w nocy. Wybudzałam je godzina 11-12 i naprawdę, jak się kocham, siedziałam przez 3-4 godziny tutaj właśnie w kuchni i po prostu płakałam. Brałam cebulę też, kroiłam sobie cebulę, słuchajcie, w nocy o 1-2, żeby wyłonić chociaż kropelkę kataru z nosa, żeby ogólnie coś wyłonić. Ja nie mogłam, po prostu ja nie mogłam. Ja czułam, że tu wszystko jest zakorkowane i szybko kupiłam olejki eukaliptusowe, bo wyczytałam, że one są dobre na inhalację. Zresztą mam je w domu.
Wiecie co, jak Bozia kocham, brałam te olejki eukaliptusowe, wlewałam sobie tam po 4, 6, nawet do 10 kropli. Normalnie robiłam sobie, wiecie, inhalacje i tak się działo, że nawet te inhalacje, to wmuchiwanie w ogóle mi nie pomagało. Kompletnie mi to nie pomagało. Ja po prostu nie mogłam nic wyłonić. Nic, kompletnie nic. Ja po prostu nie mogłam oddychać i do tego jeszcze ten kaszel. I no, powiem wam szczerze, że przyszła Wielkanoc. Przyszła Wielkanoc i ja pierwszy raz w życiu na Wielkanoc czułam się po prostu tak, jakbym miała, nie wiem, za 2-3 dni umrzeć. Było strasznie, ja bolało mnie wszystko, powiem wam tak. Bolało mnie wszystko. Ręce, kości, ja nie miałam siły malować nawet jajka. Do tego schudłam, żeby was nie skłamać, około 6-7 kilo. Sporo schudłam, w ogóle nie miałam apetytu, nie chciało mi się kompletnie jeść. I mówię właśnie do męża, wiesz co, ja tam dzwonię do szpitala, bo coś jest nie tak, my naprawdę mamy tego koronawirusa, ty miałeś, pracy mieli. Fakt, nie testowaliśmy się. To prawda, nie testowaliśmy się, ale dzwoniłam do szpitala i w szpitalu mi powiedzieli, że wszystkie te symptomy, które ja mam, świadczą o tym właśnie, że mam koronawirusa. I mówi, że jeżeli mam duże problemy z oddychaniem, to mam przyjechać do szpitala. I no i tam po prostu podłączą mnie pod tlen. Powiem wam szczerze, nie chciałam. Po prostu powiedziałam sobie, że dam radę, że to przetrwam, że będzie dobrze. I że to pokonam. Po prostu mówiłam do tego, miałam, żeby się to ode mnie odczepiło, żeby mogła oddychać. Pamiętam, jak przyszedł ten dzień, kiedy miałam jechać po synka, młodszego do babci. Wiecie co, nie mogłam jechać, ja po prostu czułam się fatalnie. Mówię, nie jadłam, schudłam i do tego właśnie te, wiecie, że po prostu nic nie czujecie, ja nie mogłam oddychać. Mój mąż wziął, kupił dużego wiatraka stojącego i braliśmy go do korytarza, tam sobie podłączałam i po prostu siedziałam przy tym, słuchajcie, wiatraku i się modliłam, normalnie modliłam się, Matko Boska, proszę Cię o to, żebyś po prostu pomogła mi. Modliłam się i mówiłam, że mam trójkę uroczych dzieci kochanych, chociaż mówię, no nie jestem idealną mamą, staram się jak mogę, ale idealna nie jestem i nigdy nie będę, ale momentami mogę być lepszą mamą, wiem o tym. Ale powiem wam szczerze, że było strasznie, po prostu ja płakałam. Jak ja mam sobie przypomnieć, ja myślałam, że mojego dziecka nie zobaczę. Po prostu jeszcze do tego tam zamki, później granice i Polsce, bo ten koronawirus, ja dopiero dziecko zobaczyłam po 2-3 miesiącach. Więc to po prostu dla mnie był koszmar. I pamiętam, jak siedziałam po prostu przy tych wiatrakach w korytarzu i mówiłam do męża, że chyba już będzie po mnie, bo ja już po prostu nie mam siły. Nie miałam po prostu czym naprawdę oddychać. Dzwoniłam drugi raz, trzeci raz do szpitala, mówi, że mam przyjechać. Mówię, nie, jak coś ten, no to ja zostaję w domu i widziałam, że jak tam pojadę, to już w ogóle nie zobaczę moich najbliższych. Była izolacja, więc mówię do męża, jak coś ma być, to chcę być po prostu z rodziną. I powiem wam szczerze, że to było chyba najgorsze. Przeszłam jeszcze jedną sytuację, też właśnie taką ubogą ze śmiercią. Natomiast ta była najgorsza. Przez miesiąc byłam po prostu nie do życia. A po miesiącu cud Boży się stał. Trzymała moją Matkę Boską z Nichenia, którą dostałam od mojej mamy i modliłam się do niej codziennie. W dzień tuliłam ją i modliłam się po prostu o to, żebym wyzdrowiała, żebym wyszła z tego. Więc wierzę w to już teraz, że ten koronawirus był, to było coś strasznego. I wyszłam z tego po miesiącu. Byłam bardzo wdzięczna mojej Maryi za to, że mi pomogła. Bo mam, mówię, trójkę wspaniałych dzieci i nie chciałabym ich zostawiać. Są mi potrzebni. I powiem wam szczerze, że po tym wszystkim właśnie stwierdziłam, że trzeba żyć każdą chwilą.
Mówię, róbcie to, co lubicie, spełniajcie marzenia. Wiem, że w Polsce ogólnie życie jest bardzo drogie. W ogóle życie jest teraz cięższe. Ludzie są też inni. Ludzie są po prostu zupełnie inni. Niektórzy mają serca, niektórzy nie mają serc. Kiedyś rodziny sobie bardziej pomagały, teraz tak bardziej się liczy pieniądz, a nie człowiek. Wspierajcie się, kochajcie się, szanujcie się i cieszcie się właśnie każdą chwilą. Stąd ten mój program się nazywa Ciesz się każdą chwilą. Program, mój kanał. Natomiast po tym koronawirusie, który przeszłam, mam do tej pory właśnie bardzo silną, czasami właśnie arytmię serca. Niestety serducho zostało po tyłku i teraz czekam właśnie na taki 7-dniowy holter. Ja już miałam wcześniej sprawdzane serce, coś tam wyszło, jakieś szmery i tak dalej, i tak dalej. Ale no, nic takiego bardzo złego, natomiast no, zostały pozostałości. Mówił mi lekarz, że będę miała arytmię. Więc czasami nawet jak jem czy śpię, wybudzam się i mam straszne arytmie, więc mam pozostałości, ale żyję. Jestem. I pamiętajcie, cieszcie się każdą chwilą. Życzę Wam dobrej nocy. Mam nadzieję, że tym razem coś napiszecie. Miło by było. Trzymajcie się. Dobrej nocy. Pa.